Mianowicie zachęcam zawsze moich słuchaczy i studentów do tego, żeby wyobrazili sobie sytuację, o której zresztą mamy mowę w Konstytucji, o prawie do poinformowania organów władzy publicznej o przemocy wobec dziecka. To wdzięczny przykład, bo chyba nie ma na świecie normalnego człowieka, który by odmówił dzieciom i świata wolnego od przemocy, od oprawców za kratami, prawda? I dlatego, żeby te dramaty nie rozgrywały się w ciszy, mamy już na poziomie konstytucyjnym prawo do tego, aby zawiadomić o tej przemocy. Więc wyobraźmy sobie, że dzwonimy na 112, łączymy się z komisariatem policji, albo nawet idziemy na lokalny komisariat i mówimy: kurczę, w mojej kamienicy, w moim bloku za ścianą dzieją się jakieś przerażające rzeczy. Ja tam słyszę coś złego i tam mieszka, nie wiem, 14-15-letnie dziecko, panie policjancie. I wyobraźcie sobie, że od takiego policjanta słyszycie: ale to nie jest dziecko. I to przypomina, w ten sposób próbuję ilustrować problem, jaki mamy z administracją publiczną, ale także z prezesami sądów, to co istotne, do których udajemy się i mówimy: poprosimy dokument. Chcę mojego konstytucyjnego prawa do informacji o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne. Nie chcę byle jakiej informacji, nie chcę twojej opowieści i narracji i baśni o tym, jak jest wspaniale i dobrze. Pokaż mi to, co jest w tym dokumencie papierowym albo elektronicznym. I to jest dokument, to jest znaczący jakiś układ danych, który moje oczy i mózg zrozumieją po przeczytaniu tej kartki papieru, albo moja przeglądarka, mój komputer odczyta ten plik cyfrowy, ten dokument, bym powiedział, elektroniczny. I nagle słyszymy dokładnie to samo, ale ten dokument to nie jest informacja: traktuj nas uczciwie. Prowadź z nami merytoryczny spór w oparciu o konstytucyjne reguły gry. Jeżeli ja przychodzę i domagam się informacji zawartej w dokumencie, to ty masz w takim razie wszcząć postępowanie i na podstawie ustawy, zgodnie ze standardem określonym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka od czasu sprawy Kennedy przeciwko Węgrom, masz wskazać mi formalną podstawę ograniczenia. Zamiast tego administracja publiczna odpowiada nam, że to nie jest informacja o sprawie publicznej.